Dzień dobry, witam Państwa. W ten cudowny dzień po tym krótko jak rząd naszego wielkiego małego imperium ogłosił o tym, że e, będzie wielka narodowa kwarantanna w naszym wielkim małym imperium, i to jest bardzo dobra wiadomość, gdyż rząd ogłosił to ponad tydzień przed tym, nawet dwa tygodnie wcześniej, niż to zaplanował. Do tej pory działo się to z dnia na dzień, z godziny na godzinę, więc tym razem rząd wielkiego małego imperium sprawił dużo radości naszym małym serduszkom obywatelskim, bo możemy się przygotować na e, Godności, jakie nam rząd prezentuje w najbliższych tygodniach. Żeby było ciekawie, rząd wspomniał też coś o Sylwestrze. W Sylwestra będzie można pójść na imprezę sylwestrową, w Sylwestra, ale kiedy już pójdziemy, nie możemy z niej wyjść. Do szóstej rano nie możemy wyjść z imprezy sylwestrowej, gdyż w tym czasie wezwać będzie coś na kształt godziny policyjnej, w trakcie której będzie można poruszać tylko i wyłącznie do pracy. A do apteki oraz do kasyna. Są miejsca, do których można się udać. Tak, do kasyna nie przestrzeli się państwo, także będzie można się udać. Także jak znam życie, kolejny martwy przepis, być może się mylę, bo w tym czasie coś się zmieniło w mentalności polskiej i nikt, żaden obywatel wielkiego, małego imperium nie pomyśli nawet o tym, żeby podswaniaczeć. I po tym jak wypije szampana o godzinie 12 w Sylwestra, o godzinie 12.05, o pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, bo o szóstej już będzie mógł, że w nocy na przykład nie wyjść z mieszkania, pobalować, jak kiedy zatrzyma go policja, powiedzieć właśnie wracam, idę do kasyna, idę do pracy, praca na mnie czeka, a także wracam z apteki przy okazji i w żaden sposób tego nie będzie można ominąć. Powaga naszego państwa ponownie została zachowana. Jeżeli jesteśmy przy państwa, e, zwrócić pragnę uwagę na kwestię szczepień. Ja wiem, że teraz YouTube, e, Twitter oraz wszystkie socjale e, mogą skasować ten film przy przyzwoleniu naszego e, rządu wielkiego, małego imperium, gdyż e, kilka dni temu minister odpowiedzialny za kontakty e, z social mediami, za marketing polityczny w Polsce, owszem, to są tacy specjaliści w rządzie, e, spotkał się z szefami polskich sociali, w sensie to nie są polskie socjale, to nie są polskie media społecznościowe, tylko z szefami lokalnych przedstawicielstw europejskich, amerykańskich i światowych mediów społecznościowych po to, żeby uzgodnić, że jeżeli ktokolwiek w mediach społecznościowych w Polsce będzie wątpił w skuteczność szczepionki, będzie wątpił w pandemię, będzie wątpił w cokolwiek, co mówi rząd. Przy okazji zagrożeń zdrowotnych naszych obywateli, to te sociale będą mogły bez mrugnięcia okiem takie osobniki wykasować. Prawdopodobnie po co miałby się spotykać w innym celu? Ten pan skoro mówi o tym, że nie można dopuścić, że w mediach społecznościowych ktokolwiek wątpił w linię rządu. Przypominam, że jest to ten sam rząd, który jeszcze tak niedawno ustami chyba pana Bortniczuka i pana Kalety, to jest jeden z wiceministrów bezpieczeństwa w sensie bezpieczeństwa prawnego Polski sprawiedliwości, który mówił o tym, że nie może być tak, że media społecznościowe narzucają obywatelom widzimi się jakiekolwiek, bo obywatele powinni być wolni, mieć wolność słowa. Mówić, co im się podoba e, i nie zważać na e, trendy oraz poprawność polityczną. No, sporo się zmieniło przez te parę tygodni, skoro ten sam rząd ustali co prawda innych ministrów, mówi całkiem co innego i spotyka się z tymi właśnie mediami społecznościowymi, z którymi to Polacy mają kłopoty od lat w związku z tym, że te media narzucają pewne restrykcje. Nie do końca zgodne z polskim prawem e, i powodują dość duże zgryzy i zgryzoty polskich e, przedstawicieli obywateli, obywateli, jako takich e, zwanych także internautami. No ale w chwili, kiedy rząd sam wskazuje tym mediowcom społecznościowym, co jest zakazane, a co nie, no to sprawa jest czysta. To się pokrywa z tym, co social mediowcy robią od dekad. E, Umyka jakoś chyba wszystkim, bo de facto nasz rząd robi dokładnie w tej chwili to samo, co cała Europa, czyli zamyka usta obywatelom. Bo, jeżeli brać to na poważnie, to co powiedział pan minister o spraw propagandy e, rządowej, że każdy, kto wątpi w skuteczność szczepionki. Powinien zostać relegowany z przestrzeni publicznej, w tym przypadku z internetu, to ja tak podpowiem, że pierwszą osobą, która powinna zostać relegowana z przestrzeni internetowej, jest szef firmy. Która stworzyła ową szczepionkę, gdyż przypomnę, że człowiek ten na krótko przed publikacją informacji o tym, że szczepionka wreszcie powstała, e, sprzedał jakiś ogromny pakiet akcji firmy, której był prezesem. Nie będę wymieniał nazwy, bo to nie miejsce na reklamę. E, tutaj można by oczywiście. Się sprzeczać, czy to e, zrobił specjalnie, żeby obniżyć wartość akcji, czy może zrobił coś, e, co się pokrywa z tym, co miało miejsce w ostatnich tygodniach, kiedy, nawet dniach, kiedy to gra e, Cyberpunk, e, polska gra, e, miała mieć premiery za chwilę, w tym momencie akcje firmy, która produkuje Cyberpunk, a zaczął na web na szyję. I to jest chyba ta sama kwestia, bo wszyscy wiedzieli, że Cyberpunk powstanie i wszyscy wiedzieli, że ta firma produkuje szczepionka, czyli nie ta sama, co stworzyła grę. W związku z tym, krótko przed premierą, kiedy bombel akcyjny był już naładowany dość dużo i wszyscy spodziewali się ogromnych zysków, ci, którzy wiedzieli, że następuje premiera jednego albo drugiego preparatu, środka, produktu, bo grata, jak szypią, to produkt, wiedzieli o tym, że bańka jest troszkę zbyt napompowana, sprzedawali akcje, żeby nie stracić na tych akcjach, a później kupowali, żeby znowu zarobić. Ale to jest jedno, bo to jest wytłumaczalne, dlaczego prezes Pfizera. Powiedziałem nazwę firmy, no trudno, prezes tej firmy, firma nazywa się Pfizer, ma ośrodki we większych wszystkich miastach chińskich, nie tylko w Wuhan, gdzie powstał kolanowirus, ale także w innych dużych miastach chińskich, więc to by tłumaczyło, dlaczego ten prezes wysprzedał akcje, no bo mógł na tym jeszcze więcej zarobić, tak? Ale tego, co powiedział kilka dni temu... A dokładnie powiedział to, że on nie zamierza się szczepić, e, czyli, czytajmy, wątpi skuteczne szczepionki. On co prawda powiedział, że on się nie szczepi, bo odda swój szczep ludziom w potrzebie, w sensie jednemu jakimś człowiekowi. Nie powiedział komu, ale powiedział, że starszy jakiej sobie, możemy tylko domniemywać, że chodzi o jakąś jego rodzinę. No ale szef. Firmy, która produkuje szczepionkę, nie ma dostępu do większej partii szczepionek, jest to trochę bez sensu. Więc jeżeli słyszymy, że prezes Pfizera nie będzie się szczepił w pierwszym etapie szczepień, mm, no to chyba trzeba wysłać naszego ministra spraw propagandy, żeby go zaaresztował, a przynajmniej wykasował z internetu przy udziale firm zajmujących się kasowaniem z internetu ludzi poprawnie niemyślących. Idąc dalej, kiedy patrzymy na to, co się dzieje, to jest dość sytuacja kuriozalna, bo. Mm, Przypomnę, że nie tak dawno, bo z miesiąc temu pan Wateusz Morawiecki powiedział, przy jakim pułapie zakażeń zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna w Polsce. Tak powiedział! i trzymał się tych liczb dość długo, aż niestety te liczby przestały się zgadzać e, z tym, co na papierze ustalił, gdyż przypomnę, że ostatnie tygodnie to spadek zarażeń w Polsce i nijak nie mogliśmy dotrzeć do pułapu zarządzonego przez pana Wateusza Morawieckiego, premiera Wielkiego Małego Imperium, który to pan premier powiedział, że dopiero kiedy przekroczymy wysoki dość pułap, wprowadzi narodową kwarantannę. Ku zaskoczeniu wszystkich wprowadził ją w chwili, kiedy pułap ten w żaden sposób nie chciał osiągnąć pułapu, kiedy on spadał na łeb na szyję, ale tutaj niestety rodzi się kolejna teoria spiskowa, że nasz rząd wcale nie patrzy na nasze statystyki, bo albo je fałszuje, mm, i wtedy wprowadza w żałobę narodową, zwaną też kwarantanną narodową, dlatego że wie, że one są zafałszowane, albo ma je głęboko w nosie i wprowadza restrykcje analogiczne do tych, które wprowadzają państwa ościenne. Dokładnie mówię o państwach zachodnich. I teraz rodzi się pytanie: czy jest A, czyli fałszuje rząd statystyki podawane obywatelom? Nie chce mi się w to wierzyć, przecież to jest arcy uczciwy, poważny rząd. Więc zostaje opcja B, czyli e, kwarantanny wszelkie i ograniczenia lockdownu europejskie nie mają nic wspólnego z samymi zachorowaniami w danych krajach, tylko są jakimś szerszym planem, który ma e, w identyczny sposób potraktować w kraje, w których nie ma zagrożenia dużego, w których zagrożenie jest średnio zagrożone oraz zagrożenie jest wysokie, tak żeby w finale było sprawiedliwie. I wszystkie kraje dostały po obie porówno. Szkoda tylko, że wyjściowo wszystkie te kraje nie były porówno, bo Niemcy stali wyżej od Polski w rozwoju gospodarczym, Francuzi wyżej od Polski, ale niżej od Niemiec. No Generalnie wszystkie te restrykcje, które są ustawione na sztywno dla wszystkich państw Unii Europejskiej, z tego wynika, z czego to wynika z tego, co robi pan Wateusz, kiedy on naprowadza na nas kwarantannę narodową w chwili, kiedy statystyki mają się nijak do tego, co opowiadał jeszcze ponad miesiąc temu i to by tłumaczyło, dlaczego je wprowadzamy, gdyż Europa ma dostać równe manto i nikt nie ma prawa wykorzystywać pandemii do tego, żeby zyskiwać na sile, żeby Stawać się silniejszym państwem, bogatszym, bo gdyby tak było, to miasto lockdownów marcowo-kwietniowych, nasz rząd zrobiłby reformę podatków, ułatwił ludziom w życie i nawet gdyby dopadły ich z efekty lockdownu, to przy zmienionych przepisach pozwalających łatwiej funkcjonować w sytuacji zagrożenia, polskie państwo stałoby się o wiele bogatsze. No, ale jak widzimy dzisiaj, nie chodzi o to, żeby państwo było bogatsze, tylko żeby było tak samo biedne, jak było przed szansą, jaką były kłopoty związane z pandemią. Eee, to na dzisiaj tyle, Rafał toka Wrąskiewicz. Dla państwa specjalnie zapraszam do Życia Stolicy, Życia Pomorza, Życia Śląska oraz na którego jestem autorem. Do zobaczenia państwu. Żegnam, owiderzej!